Jesteśmy dzisiaj na gali HP Partner Excellence Award. Jest to niezwykłe wydarzenie, w trakcie którego możemy spotkać ponad 200 partnerów. Jest to niesamowita okazja, aby porozmawiać o biznesie. A my jako Microsoft wspólnie z HP oraz resellerami mamy dużo wspólnego biznesu. Jeden ze wspólnych obszarów zainteresowania to jest edukacja. My przygotowaliśmy taki program Shape the Future, dzięki któremu wspólnie z HP jesteśmy w stanie dostarczać dużo tańsze rozwiązania dla edukacji. Dzięki temu programowi już do tej pory dostarczyliśmy ponad kilkaset tysięcy urządzeń w dużo niższej cenie dla edukacji. Tak więc inwestujemy bardzo dużo czasu w edukację, w ten nasz wspólny biznes. Kolejnym elementem współpracy jest Windows 11. Cały czas na rynku mamy bardzo dużo komputerów z Windowsem 10, więc my powoli przechodzimy na Windows 11. To, co jest bardzo istotne, to 99,5% oprogramowania jest kompatybilnego między Windowsem 10 a Windows 11, więc z perspektywy oprogramowania dostępnego na rynku nie powinniśmy mieć tu żadnych problemów, aby przejść z Windowsa 10 na Windowsa 11. Kolejnym elementem współpracy między Microsoftem a HP, które niedawno złączyło się z Poly, to rozwiązania do pracy hybrydowej. My mamy Microsoft Teams, niezawodną platformę do kolaboracji. HP ma poszerzone portfolio dzięki nowym urządzeniom z Poly, więc tutaj też rozwijają się nowe obszary współpracy. Gratuluję wszystkim partnerom, którzy otrzymali dzisiaj statuetki, wyróżnienie za poprzedni rok współpracy z HP. Dziękuję za spotkania w trakcie gali i życzę sukcesów.